Dzień dobry, dzień dobry. Dziś zapraszam Was na Home Decor Haul. Zacznijmy od pierwszych zakupów, a mianowicie od IKEA Online. Mam tutaj część z nich przygotowaną, także wybaczcie mi, że będę sobie tutaj sięgać po te rzeczy, które mam przed sobą. No ale właśnie, IKEA Online. Jakiś czas temu wypatrzyłam na Instagramie u kilku osób przepiękne kieliszki, pucharki, takie w stylu vintage na szampana. Ale jak je zobaczyłam, to stwierdziłam, okej, wszyscy wykorzystują je na szampana. Ja natomiast mam przepiękne kieliszki, takie klasyczne, kryształowe, na szampana, które dostałam od Pawła. Ale wpadł mi do głowy inny pomysł, żeby właśnie te kieliszki wykorzystać między innymi na różnego rodzaju desery, kiedy przyjdą do mnie goście, na przykład lody, albo też wykorzystać je na przykład na martini. Już Wam pokazuję, tak wyglądają właśnie te oto kieliszki. Na początku, kiedy one w ogóle zaczęły się pojawiać na Instagramie u niektórych osób, to dostawałam takie informacje, że te kieliszki momentalnie się wyprzedają. Nie we wszystkich IKEA są dostępne, więc trzeba je sobie zamawiać online. No i oczywiście co? Stwierdziłam, przepiękne, w moim stylu. Jak wiecie, ja uwielbiam kryształy, więc te troszeczkę mi się tak kojarzą. Co prawda to nie jest kryształ, to jest zwykłe szkło, ale mówię, biorę. I zamówiłam dwa opakowania, bo okazuje się, że te kieliszki są opakowane po 4. Kosztują coś około 35 zł za całą paczkę, za 4 kieliszki, więc wzięłam sobie dwa opakowania po 4 kieliszki, mam ich 8, ale dodatkowo, kiedy przeglądałam sobie właśnie te kieliszki, to wyskoczyły mi też takie miseczki. Zobaczcie, one są w tym samym praktycznie designie co kieliszki, w takim samym stylu. Więc mówię, wezmę sobie też te miseczki, będę mieć do kompletu. A miseczki z myślą o tym, że na przykład jak przyjdą goście, będzie można serwować w nich dla każdej osoby pojedynczo sałatkę. Myślę, że to jest dobry pomysł, a takie oto miseczki są sprzedawane osobno na sztuki i kosztują około 10 zł. No i też oczywiście jest to szkło, ale powiem Wam, że naprawdę bardzo ładnie wykonane, także wzięłam sobie też 8 takich miseczek. No i jeśli chodzi o IKEA Online, to będzie tyle. Dzisiaj będzie troszeczkę o szkle, bo postanowiłam uzupełnić zapasy w moim nowym mieszkaniu i jakiś czas temu wypatrzyłam też znowu, słuchajcie, na Instagramie. W ogóle Instagram to jest miejsce, gdzie jest cała masa inspiracji i naprawdę można u różnych ludzi wypatrzeć, znaleźć coś ciekawego. I u jednej dziewczyny widziałam bardzo fajne szklanki termiczne, które mają dno, a w sumie ten środek, w kształcie serca. I mówię, o nie, muszę mieć takie szklanki. Ja wiem, że ostatnio są one dosyć popularne i można je znaleźć na przykład w Lidlu albo w Biedronce, w bardzo dobrej cenie, pakowane zazwyczaj po 2 sztuki. Ale ja chciałam właśnie z takim serduszkiem. I te, które widziałam w Lidlu czy w Biedronce, były zazwyczaj standardowe, klasyczne. Zaczęłam szukać po internecie i znalazłam takie miejsce, taki sklep internetowy For Home. I tam jest, słuchajcie, cały wybór, właśnie ogromny wybór takich tych kubeczków, szklanek termicznych, które mają różne wzory, jeśli chodzi o środek. Ja chciałam akurat takie duże kubeczki, szklanki na cappuccino, też jak przyjdą goście, no czasami może nawet na herbatkę, ale właśnie z tym dnem takim wyglądającym jak serduszko, więc wzięłam 2, zapłaciłam za nie około 50 zł, one są chyba też cały czas w promocji, ale oczywiście linki do rzeczy, o których Wam dzisiaj opowiadam, będziecie mieć w opisie, a przynajmniej do tych, które można kupić sobie online, także polecam Wam zerknąć na tę stronę, do tego sklepu For Home, bo są tam też bardzo fajne na przykład takie duże szklanki do drinków albo do latte, albo nawet takie malutkie na espresso, a te szklanki są
ostatnio bardzo popularne. Ja jestem z nich bardzo zadowolona, chociaż powiem Wam, że nie spodziewałam się, że one będą takie lekkie. I nie myję jej w zmywarce, bo obawiam się, że pęknie. Chyba zresztą nawet jest zaznaczone na opakowaniu, że nie jest to szkło do mycia w zmywarce, ale mimo wszystko bardzo dobrze się u mnie sprawdza. No i teraz przejdziemy do zakupów Zara Home i zostańmy jeszcze na chwilę przy szkle, ponieważ stwierdziłam, że muszę wymienić wszystkie filiżanki, które miałam do tej pory na espresso i znalazłam właśnie w Zara Home online takie oto filiżanki małe na espresso za około 10 zł za sztukę. Więc wzięłam sobie 6, ponieważ mam też w domu takie szklane filiżanki bardzo podobne do tych, ale od marki Nespresso, 2. Więc w sumie można by było powiedzieć, że mam ich 8, chociaż te mają taką właśnie tutaj podstawkę. Są całkiem fajne, bardzo dobrze wykonane, z takiego grubego szkła, można je myć w zmywarce, także też słuchajcie, za 10 złotych stwierdziłam, że to jest dobra cena, bo ostatnio przeglądałam różne strony internetowe, żeby znaleźć właśnie takie filiżanki na espresso i no niestety okazuje się, że jeżeli chodzi o szklane, to są one w dosyć wysokich cenach. Albo też nie ma takich modeli, które by mi się za bardzo podobały, lub też słuchajcie, są dosyć dużej pojemności. A po co nam takie duże filiżanki na espresso, skoro espresso jest maleńką kawą? Więc jak zobaczyłam te, mówię, biorę, wzięłam sobie 6 i mam już komplet. Ale zatrzymamy się jeszcze na chwilę przy Zara Home, bo w zeszłym miesiącu trwały jeszcze wyprzedaże, więc znalazłam taką oto przepiękną szklaną ramkę. Z tego co się nie mylę, jest ona już niestety online niedostępna. Być może znajdziecie ją jeszcze gdzieś stacjonarnie. O, szklaną, jak widzicie, ona ma tutaj tak jakby podwójną tą ramkę ze szkła, ale bardzo ładnie się prezentuje. A dlaczego ramka? No właśnie, bo tutaj nad moim telewizorem zamontowaliśmy z Massimo półkę z myślą o tym, że na tej półce cała półka będzie zastawiona naszymi zdjęciami. Więc dzisiaj pokażę Wam kilka ramek. Wybaczcie, nie będzie w nich zdjęć ze względu na naszą prywatność, a w sumie to prywatność mojego Massimo. Natomiast chcę sobie zrobić na tej półce, jeszcze nie dokupiłam wszystkich ramek, ale chcę sobie zrobić na tej półce całą taką kolekcję właśnie takich srebrnych, szklanych, być może trochę takich diamentowych, coś w tym stylu ramek, żeby to tak fajnie wyglądało i cała ta półka tak właśnie na nią patrzy, żeby była zapełniona naszymi wspólnymi zdjęciami. Więc kupiłam sobie tę ramkę na Zara Home i zapłaciłam za nią właśnie na wyprzedaży coś około chyba 30 zł. Także całkiem fajny zakup. I ostatnia rzecz, którą kupiłam w Zara Home, to jest taka plastikowa akrylowa taca. One były dostępne w dwóch wielkościach, ja wzięłam tę mniejszą. A dlaczego wzięłam właśnie taką tacę? Po pierwsze dlatego, że potrzebowałam tacy, która będzie ładnie mi się komponowała, jeśli przyjdą goście, na stole w mojej kuchni, w mojej jadalni, a tam mam właśnie takie przezroczyste plastikowe krzesła. Więc mówię, to będzie całkiem fajnie wyglądało. A z drugiej strony potrzebna mi była też taka taca, ponieważ trzymam sobie w ciągu dnia w niej moje notesy, wszystkie takie rzeczy, które są mi potrzebne, kiedy pracuję gdzieś przed komputerem, żebym miała je w jednym miejscu. I z myślą o tym, że często przechodzę sobie do różnych pokoi i zabieram ze sobą te notesy, gdzieś tam te długopisy, mam wszystko w jednym miejscu, więc tylko biorę tacę i po prostu sobie przestawiam. Ja za tę tacę zapłaciłam też chyba coś około 80-90 zł, ale te tace generalnie były dostępne w Zarze już od dłuższego czasu. Więc myślę, że online jest ona jeszcze dostępna. Ewentualnie sprawdzajcie stacjonarnie w Zara Home. Teraz przejdziemy do kolejnych zakupów i będzie to Kik. Dostałam od Pawła cynk, że w Kiku pojawiła się już taka kolekcja wiosenno-wielkanocna i były tam takie kule, oczywiście plastikowe, wyglądające jak kule z bukszpanu. Niestety okazało się, że te kule, jak już pojechaliśmy do Kika, były zniszczone.
Nie wiem dlaczego, ale były wystawione i były zniszczone, więc stwierdziliśmy, że ich nie bierzemy, ale oczywiście przeszłam się tam, wiecie, pomiędzy tymi wszystkimi regałami i oczywiście coś wypatrzyłam, jak to ja. Pierwsza rzecz, którą kupiłam w Kiku, to jest taka taca. Taca, miska, srebrna, zobaczcie, niesamowicie leciutka i tak naprawdę ona była dostępna, wystawiona była na tych regałach w większym rozmiarze. Ten większy rozmiar kosztował coś około 35 zł, ale tak mówię, ja już mam takie duże tace, po co mi w sumie taka taca? I wiecie co? W kartonie wygrzebałam mniejszą, jeszcze była niewystawiona, więc mówię, ta mniejsza będzie idealna. Mam już na nią kilka pomysłów. Na razie ona stoi na tej półce właśnie tutaj, koło mnie przy ramkach, ale będę chciała ją wykorzystać w zupełnie innym miejscu. Natomiast ten mniejszy rozmiar kosztował, oj, nie wiem czy tu będzie widać, kosztował około 20 zł. Całkiem fajnie się prezentuje. Niestety nie jest ona dostępna online, więc jeśli Wam się podoba taki wzór, taka taca, to proponuję sprawdzać w Kiku, ale stacjonarnie. I jeszcze jedna rzecz, którą kupiłam w Kiku, to jest taki szklany wazon. No myślę, że tak można by powiedzieć, że to jest szklany wazon, z myślą już o moich kulach do kąpieli i postawieniu go w łazience. I powiem Wam, że sprawdza się świetnie, tylko ile ja za ten wazon zapłaciłam? Też coś koło chyba 35 zł, o ile się nie mylę. I też były, są dostępne w różnych rozmiarach, ale na razie ten wazon stoi w łazience i trzymam w nim kulę. Natomiast też pomyślałam sobie, że fajnie będzie można go wykorzystać na dekoracje wielkanocne. Jak będzie się zbliżała Wielkanoc, to może pokażę Wam taką małą zajawkę takich różnych dekoracji w moim domu, jeśli nie będziemy wyjeżdżać na święta do Włoch. Zobaczymy, jak to będzie. No ale właśnie taki szklany wazon też był mi potrzebny, a w ogóle to powiem Wam, że ja mam trochę bzika na punkcie takich szklanych dekoracji, a zwłaszcza takich wazonów. I w mojej spiżarce jest jedna cała półka zapełniona różnymi wzorami tego typu wazonów. I Max się ze mnie śmieje, bo mówi, że niedługo to miejsca nam na to nie starczy, ale tak myślę sobie, że trzeba będzie je wyprzedać, bo w większości z nich już nie korzystam, chociaż mają przepiękne wzory, ale myślę, że za jakieś tam niewielkie pieniądze gdzieś je w internecie sprzedam. Także jeśli chodzi o zakupy z Kika, to właśnie taca i ten szklany wazon. A skoro wspomniałam Wam już o ramkach, no to pokażę Wam jeszcze ramki, które też zamówiłam sobie z internetu. Jedna wygląda tak, czyli jest ona taka w rozmiarze chyba 10x13, o ile się nie mylę, i w takim właśnie błyszcząca metalowa oprawa, ale nie jest ona matowa, tylko taka lustrzana i też bardzo fajnie będzie wyglądała w połączeniu z pozostałymi ramkami. Zresztą zrobię Wam taką przebitkę, jak to mniej więcej wygląda, ale bez zdjęć w środku. I jeszcze jedną ramkę, która wygląda w ten sposób, ona ma tutaj takie fajne wyżłobienie. Też widzicie, jest srebrna, obie ramki są leciutkie, ładnie wykończone z tyłu takim, widzicie, aksamitem czarnym, więc też fajnie mi się prezentują tutaj w moim mieszkaniu. No ta już ma większy rozmiar i ramki kupiłam chyba też przecenione, za tę zapłaciłam coś około chyba 20 paru złotych, ale wydaje mi się, że ona wróciła już do normalnej ceny, coś około 35 zł i tam mniej więcej też tyle kosztowała, także muszę jeszcze dokupić kilka ramek, ale skoro jesteśmy przy ramkach, to pokażę Wam ostatnie zakupy, a mianowicie zakupy w TK Maxie, a jak wiecie, w TK Maxie musicie szukać stacjonarnie i wypatrzyłam, a w sumie to mi Max wypatrzył taką ramkę, która jest wykonana z takich cyrkoni w połączeniu z metalem, też wygląda bardzo ładnie, no i też z tyłu mamy czarny zamsz. Ramka kosztowała około 30 zł właśnie w TK Maxie i też są dostępne w różnych rozmiarach. I ostatnia rzecz kupiona w TK Maxie to jest organizer, który widzicie w tej chwili na przebitkach, plastikowy, taki właśnie z szufladkami. Zresztą pokazywałam Wam go na moim Instastory, na Instagramie. I za ten organizer zapłaciłam około 90 zł.
Było ich dostępne chyba 4, kiedy ja byłam w tym moim TK Maxie. Niestety 2 z nich były już porysowane. Ten był jednym z najlepszych, jeśli chodzi o wykończenie i żadnych tam, wiecie, zarysowań i tak dalej. A wzięłam go z myślą o ustawieniu na mojej toalecie i przechowywaniu wszystkich moich pędzli. Pędzli, które stosuję oczywiście do makijażu. Także moi drodzy, to będzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że coś Wam wpadło w oko z tych rzeczy, które Wam pokazałam. Dajcie koniecznie znać co, czy coś Wam się spodobało, czy też może nie. Jestem ciekawa Waszej opinii. No i myślę, że tym akcentem będę się z Wami żegnać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam o linkach i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!